Cześć wszystkim! No, Upłynę 7, a przeciąg Wiedźmina 3. Dodatek Serca z Kamienia. Dobra, zmieniłem jednak zdanie. Przywołajmy płotkę. Jeżeli to zadziała. Nie wiem czemu Geralt nie chce gwizdać. A, dziwne. Okej, w każdym razie płotka jest niedaleko. Wziąłem na celownik to zadanie z zaklinaniem. Musimy się tutaj niedaleko przejechać. Po drodze są dwa punkty interesujące, więc je odwiedzimy. Zaklinaniem, lepszeniem ekwipunku zajmiemy się troszkę później. Dobra, to zadanie z zaklinaniem, co wziąłem. Mianowicie w dodatku również doszedł system, nowy system craftingu. Chyba tak to działa. Pozwalając jakoś umagiczniać przedmioty. To dokładnie działa, jeszcze nie wiem. W każdym razie trzeba pójść do jakiejś zaklinaczki z nią. Jakoś ustalić tę kwestię. Zajmiemy się teraz tym. Jestem ciekawy, jak to działa. A otóż nic ważnego się chyba nie będzie działo po drodze. Więc ekwipunek może poczekać. Dobra. To w drogę, płotka. I co my tutaj mamy? Pewnie jakaś znowu garstki bandytów? Nie, wyglądają tak. Ożynę kerów, dobra. Niestety olej przeciwko ogrowatym mam tylko w podstawowej wersji. Więc może to trochę potrwać. Geralt, czemu chowasz broń? Okej. Może tak? Ach, nie trafiłem, dobra. Jeszcze raz. Ciach. Okej. Pewnie dużo wyobrażeń tak nie zadam. Weźmy się za nich ręcznie, to chyba szybciej pójdzie. Ciach! Okej. Okay. Uruchomimy młynek. Tak, chyba ta średnio działa, na pewno trochę się cofnąć. Ciach, ciach, ciach. Okej, okay. No i chodź tutaj jeszcze jeden. Okej. Okay. Jeszcze jeden czai się w ziemi. Możemy go wykurzyć? Chyba nie. Ciach. Okej. Okay. Dobra, możemy się pozbyć. Kary wykopują się na powierzchnię. I co my tutaj jeszcze mamy? Chyba tam mamy jakieś opuszczone miejsce. Okej. Okay. Rak, krew Nekera. Serce Nekera. Mi się przyda, ponieważ mamo ich mam. A właśnie. Punkty postaci. Okaleczenie zwiększamy. Tak, dodatkowe krwawienie powinno dobrze działać. Dobra. A co tutaj mamy? A, więcej nekerów. Dobra. 10%, ale to zawsze 10%. No chodźcie. No, dawajcie. To było dobre. Dobra. Okej, okay, wygląda na to, że to kolejne miejsce jest gdzieś niżej. Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Dobra, zajmiemy się tym. Okej. Okay.
to oczyściło miejsce. Chłopi powrócili. Więc to znowu nam coś da. Punkty doświadczenia i złota. No, całkiem sporo nawet. Dobra. Weźmiemy to jeszcze. Nie zdążyłem go sprawdzić. No i... Tak, troszkę się jeszcze uleczę, rzucając znaki. Ok. No i dobra. Jeszcze jedno miejsce tutaj zostało w okolicy. Co tu mamy? Pomniejszy glifigni. Dobra. Ciekawego. Jest jeszcze to miejsce. Więc najpierw pójdziemy do tej zaklinaczki, potem odwiedzimy to miejsce. A potem się weźmiemy za ulepszenie. Szczęśliwi chłopi. Dobrze być przydatnym. Coś tutaj mamy ciekawego? Może. Nieważne. Idziemy do tej zaklinaczki. Czy zaklinacza. Okej. Okay. Nowe miejsce odblokowałem. Fajnie. Witaj, nieznajomy. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jakieś dodatkowe zadanie? Okej, okay, posłuchajmy. Przebyliście daleką drogę z Ofiru. Daleką i pełną niebezpieczeństw, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. Bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Ciekawy człowiek. Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Okej. Okay. Okej, okay, najpierw zobaczmy, zobaczę, co on ma. Mógłbym potem zobaczyć, pogadamy. Jakie towary przywieźliście z Ofiru? Co my tu mamy? Ofirskie juki, które są tak samo dobre jak moje. Ofirskie klapy, które są nawet gorsze od zerikańskich. Ofirska kusza, również jest gorsza. Ofirski kaftan, lech. Ofirska czeczuga, lech. O, ale kurta. Goanter Odim cień. Neutralna. Coś słabego, ale dobra, wezmę. Francesca Findebar, Societel, dowódca. Okej, okay, taką się nie miałem. O, i Eredin, spoko. Dowódców mi brakowało w karcie. Ofirska szabla. Premia przez rafinu. Całkiem ciekawa. A i tak nie będę pewnie jej skorzystał. Więc zobaczmy, co poza tym ma jeszcze gość nam do powiedzenia. Masz niezwykłego wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Chyba jakieś problemy z uszami. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Okej. Okay. Możemy kiedyś później się zajmiemy tym wyścigiem konnym. Znalazłem schemat, chyba ofirski, więc nie potrafię go odszyfrować. Pomożesz mi? Poznaję te zapiski. Gdy przybyliśmy na tę ziemię, mieliśmy problemy z tubylcami. Zostaliśmy napadnięci. Te schematy pozwalają wykonać bardzo dobry rynsztunek godny króla. To miał być prezent dla tutejszego władcy. Ale jak pomożesz mi je odzyskać, zrobię dla ciebie kopię dla waszych rzemieślników. Okej. To chyba dobry układ dla nas obu. Pomogę ci odzyskać twoje schematy. To byli zwykli bandyci, a wyglądali na prawdziwych rycerzy. I to, właśnie to, jest najbardziej przykre. Płonąca róża. Gdzie zostałeś napadnięty? Na skrzyżowaniu w pobliżu Tartaku. Na północ stamtąd leży jakiś duży, zrujnowany dom.
Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Okay. Kolejne zadanie na przyszłość. I tutaj mam tego zaklinacza słów. Pozdrawiam. Witaj. Chwalmy wciąż trwające dzieło stwarzania świata. Nie zrozum mnie źle, ale tak po prawdzie to nie ma czego chwalić. Ech, Nordlingowie. Na wszystko narzekacie, chodzicie z kwaśnymi minami, z prostego dzień dobry, robicie problem. Problem. No, ale teraz to ja narzekam. A ty pewnie przyszedłeś w interesach. Niestety, nie mogę nic dla ciebie wykonać. Straciłem cały mój dobytek wraz z narzędziami. Okej, myślałem, że to będzie troszkę łatwiejsze. Jesteś rzemieślnikiem albo czarodziejem? W waszym języku nie ma odpowiedniego słowa dla mojej profesji. Jestem uczonym i artystą, trochę rzemieślnikiem, a trochę magiem. A słyszałeś kiedyś o gematrii? Albo o runotwórstwie? Nie słyszałem, ale nazwa runotwórstwo mówi sama za siebie. Rzeczywiście. Jednak zajmuję się nie tylko tworzeniem magicznych run i glifów, ale również składaniem ich w potężne słowa mocy. Moja sztuka ma również zastosowanie praktyczne, bo ułożone właściwie kamienie runiczne można osadzić w mieczu, a stworzone z nich słowo zapewni broni większą moc, niż gdyby były ułożone przypadkowo. W podobny sposób mogę stworzyć słowo z glifów i osadzić je w zbroi. Ciekawe. Na pewno się przyda. Czasami ludzie wynajmują mnie, bym rozwiązał ich problemy. Zdarzało mi się już odzyskiwać stracony dobytek. W moim przypadku nic nie da się zrobić. Statek, na którym płynęły moje instrumenty, zatonął na pełnym morzu. Odkupienie narzędzi nie wchodzi w grę? Były wykonane na zamówienie, wedle mojego pomysłu. Kosztowały fortunę. A wszystkie pieniądze, które wiozłem ze sobą, też leżą na dnie. Wygląda na to, że twój fach może być dla mnie przydatny. Poza tym nie chcę cię zostawiać w potrzebie. Zdobędę dla ciebie pieniądze, a ty w zamian będziesz wykonywał dla mnie runy i glify. Jesteś pewien? W grę wchodzą naprawdę duże sumy. Nawet najprostsze glify wymagają drogich narzędzi. A nie mówię już o tych bardziej zaawansowanych, czy wręcz mistrzowskich. Nie martw się. Czuję, że to będzie dla mnie dobra inwestycja. Okej, 5000 na samo wejście. Mam 22, więc czemu by nie? Mam pieniądze przy sobie. Tyle wystarczy? Na początek. Koszty wzrosną, jeżeli zechcesz czegoś bardziej wyrafinowanego. Kosztowne rzemiosło. Na dodatek pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Będę jeszcze potrzebował sporych rozmiarów nefrytu. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. To nie mogło być takie proste. Zaklinanie jakoś kosztuje. Okej. Okay. Idźmy na płotkę. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Dalej. No na to, że znaleźliśmy całkiem sporą studnię pieniędzy na najbliższy czas. Ha. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, ukryty skarb. Okej. Okay. Te miejsce najmniej lubię. Trzeba się troszkę z nimi nabawić. Okej. Okay. Przeklęta kaplica. Zobaczmy, co z tą przeklętą kaplicą. Tutaj... Dziennik bla 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 bla. Wybaczcie, ale nie chce mi się tego czytać. Jak ktoś chce, to niech sobie spauzuje. Quest nam się sam zaktualizuje. Okej, okay, przeszukaj podziemia krypty. Zaraz znajdziemy tą kryptę. Okej. Okay.
Myślałem, że będzie tu za rogiem. Troszkę dalej jest. Dobra. Nic nie szkodzi. Co tutaj mamy? Coś tu się na nas czai. Więcej tych. Chodź tutaj, no. Aha. Łapka. No, nie chcę dalej, żeby więcej nie zagrować. No chodź tu. Dobra, szczęście zdarzyła się złapać w piknik. A chyba by zagrawało się więcej. No chodź tu. No, tak lepiej. No nie, nie chcę więcej, nie chcę więcej. Dobra, tutaj mamy jakieś wejście. Czy mogę tutaj wejść? Nie wiem. Nie wygląda na to. Okej, może tutaj trzeba jakoś wyjść. Ta. Bardziej możliwe. Okej, ciemno tutaj. Przeklęta matka. Okej, zaraz się tym zajmiemy. Okej, troszkę jeszcze jednak potrzebuję innych rzeczy. Mamy księżycowy pył. To tak, jeszcze przeciwko upiorom. Oraz, co jeszcze chciałem? Chyba tyle. A, kota jeszcze chciałem wybić. Kot, gdzie ty jesteś? Tutaj. Troszkę nam pomoże z ciemnościami. Okej. Zniknij. Okej. Pojedyncze czy celemunek też chyba całkiem dobrze się nadaje. Aż dużo ciosów wyprowadza. No chodź tu. Aż myślałem, że go zabiłem. Okazało się, że to tylko cień był. Okej, no chodź tu. Geralt, nie wychodzi z walki, proszę cię. No dobra, to trochę potrwa. Może Jirden zastosuje. Lepiej to nie zadziałać. Okej, nigni. Nie, chyba ich nie wiem. Okej. Życie muszę podoperować. No chodź tu. Dobra. Ciekawe co Art dla mnie zrobi. Chyba nic, dobra. Chodź tu. Chodź tu. No. Hej! A, muzyka się włączyła. Ha, super. Dobra, co my tu mamy? A, jakieś...
Jakieś śmieci. List pożegnalny Cichosława. Pancerz Księżyca w Nowiu. Ciekawa nazwa. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Pierścionki jakieś. Tak, robujemy groby. Tu się zajmują wiedźminy. Książek. Więcej rzeczy. Buty Księżyca w Nowiu. Okej. Dobra. Troszkę czas na podreperować zdrowie. No i dobra. Niestety teraz nas wszystko będzie oślepiać. A dobra, zobaczmy, co my tutaj zrobowaliśmy. Średni pancerz. Odporność na obrażenia obuchowe. Krwawienie, odporność na obrażenia cięte. No, w sumie nie głupio wygląda. No wiadomo, nie jest taki fajny jak nasz kwipunek, a nie, przynajmniej nie tak fajny jak ten, który za chwilę będziemy mieli. Dobra. Dobra, to zabierzmy się za upgrade'owanie tego ekwipunku. Pora najwyższa. Przy okazji mamy jeszcze parę zadań pobocznych do zrobienia. Znajdź killów. Spoko. Może tak, zajmiemy się tym w następnej kolejności. Główny wątek na chwilkę poczeka. No dobra. Ten kot nas teraz oślepia na zewnątrz, ale spoko. Przeniesiemy się do rzemieślnika i odpoczniemy na chwilę. I to skasuje działanie. O, Kilof jest tutaj. Wiecie co? W sumie mogę wziąć od razu. Skoro już tu jestem. Dobra, Kilof. O, czeka, co tu jeszcze mamy? Na północny wschód od Nowigradu są ponoć niewielkie złoża nefrytu. Spróbuję szczęścia tam. No dobra. Mag, zabójca potworów, działacz polityczny. A teraz jeszcze kopacz. Raczej górnik. Okej, dobra. Przyjrzymy się temu później. Teraz musimy się udać do Wrońców. Aż tutaj znajduje się mistrzowski czeladnik, nie, mistrzowski rzemieślnik zbroi. Tak, mistrzowski płatnerz, o, tego tak chciałem tu ująć. Najlepsze zbroje trzeba, można wykuwać tylko u wybranych rzemieślników. I tutaj jest rzemieślnik, który właśnie pancerze wyrabia mistrzowskie. Kto grał w podstawkę, ten na pewno zna Wrońce. Duża część fabuły się tutaj odbywa. Dobra. Dobra, pogadajmy z nią. Nie to, Geralt, ogarnij się. Dobra, potrzebuję pancerza. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Dokładnie. Dobra, buty. Więc tak. Mistrzowskie buty. Tak, brakuje sztaba meteorytowego srebra. No to trzeba wykuć sztaba meteorytowego srebra. Aha. Wykujmy buty. Co nam tu da? Siła ataku plus 2% i reszta odporności plus troszkę. No i pancerz plus 10, dobra, spoko. Jeżeli chodzi o buty. A właśnie, jedna rzecz, którą nie wspomniałem, ale wspomnę. Pancerz zmienia swój wygląd wraz z upgrade'owaniem wiedźmiński ekwipunek, więc to jest bardzo fajne. Więc przypatrzcie się, jak teraz wygląda. Już za chwilę będzie wyglądał na pewno jakoś fajniej. Dobra. Potrzebuję pancerza.
I dobra, wracamy, bo to już mamy zrobione właśnie kusze. Wygląda na to, że ta kusza kota nad byłaby lepsza od tego, co teraz mamy. Niedźwiedzia? Troszkę lepsza. Okej, okay, to fajnie. Chyba wezmę sobie. Mam ją jedną wykonaną, więc chyba sobie wezmę ze skrzynki. Trafienia krytyczne. No dobra. No to za chwilę. Dobra, weźmy naszą mistrzowską kurtkę. Potrzebujemy 3-2 merytowe blachy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I to nam da, no, spory przyrost pan obrony. Z 5% na większość. I plus trochę pancerza, ok? Fajnie. Teraz rękawice. Mistrzowskie rękawice. Blacha z meteorytowego srebra. Ok. Potrzebujemy 2 sztaby meteorytowego srebra. Tego potrzebujemy sztabu meteorytowego żelaza, ale spoko. Nie będzie z tym problemu. A, blachę jeszcze potrzebuję właściwą. Okej. Okay. Ciach. I spodnie jeszcze. Tego potrzebujesz sztaby meteorytowego srebra. Jedną. Okej. Okay. To też nam da sporo odporności. Moc ataku, siłę znaków, odporność na obrażenia od żywiołów. Fajnie, fajnie wszystko. Dobra. No. Ładnie. Muszę przyznać, bardzo ładnie. No właśnie, skoro już u niej jesteśmy, możemy od razu wszystko naprawić. Bywaj. No. Mniej czerwona teraz wygląda. Troszkę więcej blachy mamy i kolczugi. Wszędzie. A rękawice i spodnie aż tak dużo się chyba nie zmieniły. Ale kurtka bardzo fajnie wygląda. Dobra. To skoro tym się zajęliśmy... Jeszcze dwie sprawy. Tak, do kasztelu, ponieważ tutaj jest skrzynka. I wezmę tą kuszę, której wspomniałem. Tak, to jest mój ekwipunek. Dobra. Ja tu zdeponuję. Aż tego nie potrzebujemy. Trzymać przy sobie. Trochę mam jeszcze skór. Też zdeponuję. Je można sprzedawać za całkiem niezłą kwotę, ale... Fistech nie zamierzam sprzedawać. Nie będę dealował. Dobra. Poza tym ta kusza wiedźmińska. Obrażenia plus 1. Co nie? Spoko. Też mógłbym pewnie poupgrade'ować, ale nie zajmowałem się znajdowaniem schematów kota, więc... więc kiedy indziej może. Z kuszy i tak często nie korzystam. Jak cię, baronowi? Okej, dobra. Teraz udajemy się jeszcze do Nowigradu. Tam jest mistrzowski rzemieślnik od mieczy. Co nam wykuje mistrzowskie miecze. Okej. Dobra. Gra wygląda naprawdę pięknie. Czas się nią zachwycam. Okej. Chcemy udać się... tak.
tutaj jest ten rzemieślnik do bramy chwały. Ragnar Rock. A, typowe. Okej. Znowu ten ból głowy. Nowigrad to bardzo swojskie miasto. Trzeba mu to przyznać. Tak chyba patrzę, że buty teraz się nam jakoś bardziej metalowe zrobiły. Czy mi się tak tylko wydaje? No nic, dobra, nieważne. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Chcę, żebyś wykonał dla mnie... Żebyś coś dla mnie wykonał. Parę mieczy. Dobra. Mistrzowski cechu wilka. Mistrzowski stalowy miecz, tak. Obrażenia nam sporo podniesie. Moc znaków plus 3%, przyrost adrenaliny, trafienie krytyczne, szanse na krwawienie. Wszystko bardzo ładnie, fajnie, pięknie. Dobra. Musimy sobie jeszcze sztabę Dwimyry zrobić na drugi miecz. Dwimerytu. Czego potrzebujemy? Sztabę mają śniejącej ludy. Nie mam tego zbyt dużo, więc oszczędzę sobie. Okej. Okay. O i teraz drugi miecz mistrzowski, srebrny miecz wiedźmińskiego cechu wilka. Też nam sporo obrażenia podniesie. No i w sumie mniej więcej to samo. Moc znaków itd. itd. Okej. Okay. Miecze też zmieniają swój wygląd. Bywaj. Aczkolwiek teraz chyba nie za bardzo się zmieniły. Zobaczmy, rękojeść miecza stalowego, no, troszkę się zmieniła. Wcześniej bardziej prosta była. Tak, jeżeli ktoś zwrócił na uwagę, wcześniej taka prosta była, teraz jest taka powyginana. Dalej mamy te fajne runy, które od czasu do czasu świecą. Właśnie. No i chyba rękojeść się zmieniła na czarną. Bardzo stylowa. Dobra. A miecz srebrny? Chyba takie ząbki dostał przy rękojeści. I... Ta, i ta cała garda. Jest teraz taka bardziej piorunowata. Okej. Okay. Bardzo ładne. Świetnie wykonane. Dobra. O, i to jest nasz mistrzowski ekwipunek. Chyba do końca gry już się nam nie zmieni. Przynajmniej nie podejrzewam. Nic takiego. Okej, okay, dobra. Ale to chyba na razie tyle. Mam czasu. Więc takie troszkę dzisiaj były bardziej techniczne sprawy. Jutro nie. W następnym odcinku. Również zajmiemy się technicznymi sprawami. Wykopiemy te nefrytowe. Złoże nefrytu. Pójdziemy do zaklinacza słów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo zaciekawiony. Obecnie co ja mam w mieczach. Jakieś tam generalnie ulepszenia. A w zbrojach wszędzie poładowałem Igni i Quen. Chociaż Quen w sumie niepotrzebnie, bo jeszcze nie trafiła mi się taka sytuacja, żeby ktoś mi nie zbił jednym ciosem tarczy Quen, więc... A siły mocy znaków jednak mam troszkę. Okej, okay, dobrze. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się, słyszymy się już niedługo. Cześć!